są różne rodzaje wrażenia, jakie robi ta gra. Po pierwsze jest to to wrażenie, które mam, jak oglądam takie ładne mapki, gdzie asety, zrobione jest wszystko ładnie w pixelarcie, czasem wrzucona jakaś fabuła. Wiecie, takie imponujące pod kątem kreatywności. A są też właśnie takie wow pod kątem mechanik i technologii, którą udało się wycisnąć z silnika Geometry Dasha. I to jest chyba na razie topka, jeśli chodzi o możliwości tej gry doprowadzone do granic. Naprawdę imponujące. Jestem pod wrażeniem, że ta mapa istnieje. Super robota, naprawdę. A, bo to jest tylko jakiś łatwy poziom. Dobra, zrobimy sobie dzięki temu jakąś krótką przerwę od bardzo trudnych rzeczy. Ale no mam nadzieję, że w miarę uda mi się szybko z tym uporać i zrobimy w takim razie pewnie jeszcze jedną. Dobra, Celeste Chapter 1. Ciekawe, że się nazywa tak jak gra, aż tak będzie podobna? Czy zrobili to aż tak podobne do Celeste, jak można zrobić to podobne do Celeste, mając tylko jeden przycisk dostępny? Aha. Lol. Jump. Okej. A w sumie to ma sens. O. Ten dasz jest taki... trochę irytujący, bym rzekł. Ale mam sztos kapelusz. Dobra, idziemy w kapeluszu. I to naprawdę jest zreplikowany poziom z Celest? Don't stand here, chyba lepsze. Ha! A, tu jest półka. Okej, nie zauważyłem tej półki. Gdybym miał wybór, to ja bym wziął mięsko. To jest naprawdę zreplikowany poziom Celeste, tylko gorsze sterowanie. Zapomniałem kliknąć przycisku, oczywiście, że zapomniałem kliknąć przycisku. Aż. Jest dużo bardziej sztywne to sterowanie tutaj niż w Celeste. No to jest oczywiste, bo... Geometry Dash ma po prostu sztywniejsze sterowanie z zasady. Ale da się przyzwyczaić. No tak, nawet ta mechanika, widzę, została dobrze oddana. Fajowo. Jestem naprawdę pod wrażeniem za każdym razem, jak otwieram te mapy, jak ludzie są w stanie właśnie wykorzystywać Geometry Dasha do tworzenia mechanik od zera ze 100% dokładnością. No naprawdę lubisz tę grę. W sensie, napisałeś kocham Celeste, ale nie myślałem, że to jest miłość do tego stopnia, słuchaj. Są poważne rzeczy. No one's here. Tio, gdzie jesteś? Tio! W tej części cię nie ma. Nie rozumiem. O. Nienawidzę tych pułapek. Nienawidzę, jak oni mi to robią. Naprawdę. Nie znoszę tego. A, ja zapomniałem, ciągle zapominam. Nie zauważyłem, że mam włosy. Tier list postaci z Celeste. A to tam nie ma za dużo Celeste. W Celeste nie ma za dużo postaci. Co ty chcesz tier listować? Matko. Za szybko spadasz, ziom. Jesteś... Wilgax, jesteś strasznie podobny do Voltaina. Wiem, że nic ci to nie mówi, ale jesteście do siebie podobni. Kurde no,
Czemu to jest takie powolne? Szybciej. Aha, dobra, widzę. W Celeste była mechanika trzymania się ściany, a tu w ramach tej mechaniki po prostu postawili belki, żeby było na czym stanąć. Spoko. Nie wiem, czemu tego wcześniej nie zauważyłem. W sensie, zastanawiałem się przez cały czas, jak tutaj szedłem, jak zastąpią mechanikę wspinania się po ścianach, nie zauważając, że zastąpili. No pan Oshiro to jest FTR totalnie. Ale... C-tier babcia? Czemu C-tier babcia? Bo jest bully? Ja jestem fanem babci. Babcia jest super. W sensie, jakbym poważnie podchodził do tej gry, tak zupełnie poważnie, do całej fabuły, no to babcia to jednak nie tak super. Ale tak w kontekście, jak sobie grałem na chillku, to babcia była taką fajną postacią, która przełamywała trochę taką ciężkość tego Celeste. Wysyłała pocztówki. Okej, okay. Czyli generalnie twoja tier lista postaci opiera się na tym, kto był lepszy dla Madeline. O, co? Śmieszne, że za pierwszym razem mi się nic nie stało, a za drugim już tak. Are you ready? Dobra, łapmy te mięska. Kimże bym był, gdybym nie złapał tych mięsek? Halo? Halo, nie? Halo? Jak ja to zrobiłem, to nawet nie mam pytań, nie? Ajaj. No tak, nie mogę się łapać ściany. Już z automatu czasem to robię takie akcje, które sugerowałyby, że się złapię. Ach. A wejść z pikselami. Miałem taki poziom w GDS z tą mechaniką. Tragedia. A fuck. O! Nice, dobra, mięsko odrwane, lecimy dalej. Jest śmieszne, bo ja dosłownie wczoraj na tym poziomie byłem, tylko... A, fuck. Dosłownie wczoraj na tym poziomie byłem, tylko... Wczoraj? Dzisiaj? Dzisiaj rano? Nie, wczoraj, przepraszam, jednak wczoraj. Tylko byłem rudowłosą dziewczynką. Trans dziewczynką, z tego co się okazuje. Teraz jestem robotem, który nie do końca potrafi odwzorować jej systemy ruchu. A, czemu to była półka? Halo, półka. Tak no, dorywanie tych malinek jest tutaj niebo łatwiejsze. A, mogło się udać. Nice. No, halo, dawaj do góry. No. Ja dosłownie dzisiaj skończyłem to Celeste. Znowu, w sensie... Przeszedłem sobie tę grę. Więc naprawdę mam bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo naleciałości. Co? Na czym polega tutaj side B?
A, czemu ja to zrobiłem? Ojej. To będzie ciężkie chyba? Właśnie się zastanawiam, skąd ta muzyka. A! Rozbieżność w fizyce, no bo ta fizyka jest 100% z geometrii dasza, to jakby... Okej. O! Ta muzyczka... Ona była w Celeste? To jest trochę co innego. O. Nie wiem, czy wszystko już ogarnąłem. Starfruit Supernova. Szlak. To mięsko zostało dorwane? Nie. No w sumie to logiczne. No. Ten dasz jest taki... inny. Bo on jest taki nagły, gwałtowny i... niecelny. Nie potrafię sobie z nim poradzić dobrze. No muszę zrobić dasha, żeby dostać drugiego. No właśnie. Ajajaj. Bardzo brak tej grze, znaczy... Te rzeczy, które się dzieją się bardzo precyzyjnie. Chodzi mi o takie coś, że... Przez to, że to wszystko się dzieje tak w przyspieszonym tempie... To nie mam tutaj takiego poczucia kontroli. Bo czasem nie jestem w stanie nadążyć za akcją i po prostu przewiduję, gdzie moja postać wyląduje i to jest jedyny sposób, jaki jestem w stanie sobie poradzić z kontrolą tego dasza. Co to się wydarzyło? Halo? Ziomek, nie rób mi takich numerów. Ale przynajmniej mam fajny kapelusz. Wiesz co, pewnie tak. Pewnie będzie. Nie wiem dokładnie kiedy. A no tak, w lewo. Dzięki. Spada jak kamień na dół, no. No, przestań spadać jak kamień. A, to prawda, rozmawialiśmy o tym ledwo dzisiaj. No. No. Nawet nie pamiętam, które przegapiłem. No bo jeśli one są w tych samych miejscach co malinki, to powinienem wszystkie złapać, ale nie... No, któreś przegapiłem. Nie wiem, które. Nieważne. No i co? Tak wyglądał poziom Celeste. Jako, że już tyle map przypominało mi o Celeste, to jestem mega zadowolony, że zagrałem w coś, co w sumie Celeste jest, nie jest... Jest podobne, generalnie bardzo... Powiem tak, spodziewałem się, że w Geometry Dashu nie można stworzyć czegoś tak blisko Celeste, więc jestem pod wrażeniem. Naprawdę jest spoko.
Naprawdę jest spoko. No to dlatego też, że mamy tutaj dostępny tylko jeden przycisk na dobrą sprawę, tylko skok, nie? Insane. To nawet nie jest demon. Jeszcze pożałuję tych słów, prawda? Disclaimer. Mogłem przeczytać, ups. Wcisnąłem coś przypadkowego i... Bajnemu. Matko, co się dzieje? Hardcore. Lag. No dobra, zakładam, że mi da radę komputer pociągnąć geometry dasza. What the hell? Czy jeszcze jakieś inne przyciski tu grają? Wow, mogę... Co się dzieje? Kto i jak i dlaczego? Co... Straciłem HP. Dobra. The hell? To normalnie 3D grafika. Prawda, sterowanie jest jeszcze ograniczone, ale myślę, że to kwestia popracowania nad ta. Rozumiem, że on to złapać, tak? What? Jakie przejście? Dobra, już załadował poziom, trochę szybciej działa. Ale też nie za dobrze. No silnik GD jakoś tak nie jest do końca przekonany, czy chce otwierać wszystkie te asety, czy chce radzić sobie z tą grafiką, ale robi to i tak szlak. Zaskakująco dobrze. No są lagi, są. Ale myślę, że mógłbym to dostosować jakoś, żeby mieć mniejsze w ustawieniach. Bo oni tam mieli jakieś sposoby na to. W opcjach. I w sumie to mogliby sportować Dooma, no. Się pospieszyłem trochę. Mam za słaby komputer na geometrii dasza, słuchajcie. Oficjalnie mam za słaby komputer. What? Okej, tak działasz. Spoko. Mamy to. Render 3 dalej był ograniczony. Można test ciążowy uruchomić dom. A ten test ciążowy to przypadkiem nie był fake? Chyba test ciążowy to był fake. Ale było dużo imponujących sytuacji. Ojojoj. Ojojoj. To już się zrobiło trochę niegrywalne. Heavy performance boost. Spoko. No tak, ograniczyłem klatki i teraz działa w płynnych 12. Teraz to już nawet nie wiem, czym ty jesteś. Nie pamiętam, jak ta figura się nazywa. I nie chodzi mi o sześcian. Chodzi mi dosłownie o tą figurę, którą gram. Dam sześcian z wydrożonymi ścianami i sześcianikiem w środku. Prawie pasuje, tylko problemem jest też to, że wiesz, nie tylko ściany są wydrążone, ale sam środek też. Żeby ten sześcian miał jakieś miejsce małe, żeby się w nim znaleźć w środku. Więc generalnie, to moim zdaniem, to ci brakło trochę, no. Poszło ci tak średnio. What the hell?
Jak te japońskie teleturnieje. Gdzie muszą się dopasować do kształtu. Swoją drogą to akurat nigdy mi jakoś te... Ludzie się z tego śmiali zawsze. Ja uważam, że to całkiem spoko teleturniej. Wleci na ciebie ściana i możecie zepchnąć w jakąś oliwę, jeśli... nie dopasujesz się do kształtu. Często używałem w ogóle tej aplikacji na VR-ze. Bardzo podobnej. W ramach jakiegoś tam rozruszania się. The Blindless. Siemano, The Blindless. Nie wiem, co to za ID. Czy ktoś ma włączonego GD i mógłby sprawdzić? W sensie, co to za mapka? Bo jak dobrze wiemy, dużo się tutaj pojawia... Dużo się tutaj pojawia autoscrolli standardowych. Beat Saber? Bardzo fajna gra. Mega dużo gram w ogóle w Beat Saber, jak właśnie... Jak mam ochotę się poruszać. Chociaż bardziej mnie chyba kupuje już teraz na dłuższą metę, jak pograłem w Beat Sabera. To bardziej mnie kupuje... To z pistoletami. Pistol Whip. Mapa nie istnieje. The Blindless. Nie wiem, czy to jest na pewno dobre ID, bo ktoś tutaj sugeruje, że mapa nie istnieje. Co to jest to, co mam w lewym górnym rogu? A, szlak. Nie mogę patrzeć w dół, to jest dość bolesne, bo nie potrafię perspektywy dobrze rozczytać. Pomieszczenie zrobione. Aha, licznik. Dobra. Już wiem, tutaj przynajmniej. Dobra. Muszę trochę w tę stronę. Dobra, udało się. Git. No i git. Victory. Victory. Nemo, super robota. Naprawdę super robota. Wrzucenie praktycznie pełnego 3D. Prymitywnego, ale oczywiście do gry, która w ogóle 3D mieć nie powinna, jest naprawdę imponujące. Jestem pod wrażeniem, że ta mapa istnieje. Super robota, naprawdę. To jakbyś z nim gadał, to możesz mu powiedzieć, że zajebista mapa. Bo naprawdę zrobiła na mnie wrażenie, ale... Są różne rodzaje wrażenia, jakie robi ta gra. Po pierwsze jest to wrażenie, które mam, jak oglądam takie ładne mapki, gdzie asety, zrobione jest wszystko ładnie w pixelarcie, czasem wrzucona jakaś fabuła. Wiecie, takie imponujące pod kątem kreatywności. A są też właśnie takie wow pod kątem mechanik i technologii, którą udało się wycisnąć z silnika Geometry Dasha. I to jest chyba na razie topka, jeśli chodzi o możliwości tej gry doprowadzone do granic. Jestem ciekaw, dokąd ta gra zmierza, naprawdę.